Słowo Boże na każdy dzień. Co zawiera się w zwykłym człowieczeństwie? Zrozumienie, rozsądek, sumienie i charakter. Jeśli uda Ci się osiągnąć normalność w każdym z tych aspektów, to Twoje człowieczeństwo osiągnie właściwy standard. Musisz być podobny do zwykłych istot ludzkich i zachowywać się jak osoba wierząca w Boga. Nie musisz zdobywać szczytów ani angażować się w dyplomację. Musisz być po prostu zwykłą istotą ludzką, ze zwykłym ludzkim rozsądkiem, która potrafi rozpoznawać rzeczy i przynajmniej wyglądać jak normalny człowiek. To wystarczy. Wszystko, czego się dzisiaj od Ciebie żąda, jest w zasięgu Twoich możliwości i nie jest to w żaden sposób coś, co Cię przerasta. Nie będą do Ciebie kierowane bezużyteczne słowa, ani nie będzie w Tobie dokonywane bezużyteczne dzieło. Wszelka brzydota, wyrażająca się lub objawiająca się w Twoim życiu, musi zostać odrzucona. Zostaliście zepsuci przez szatana i przepełnia Was szatański jad. Jesteś proszony jedynie o porzucenie tego zepsutego szatańskiego usposobienia. Nie o to, aby stać się ważną figurą, albo sławną, czy też wielką osobowością. To nie ma sensu. Wykonywane w Was dzieło jest zgodne z tym, co jest Waszą wrodzoną naturą. Moje żądania wobec ludzi mają swoje granice. Gdybyście praktykowali w sposób, w jaki to czynią intelektualiści, przybierając ich ton wypowiedzi, to by nie wystarczyło. Nie bylibyście w stanie tego zrobić. Zważywszy na Wasz charakter, powinniście przynajmniej być w stanie wypowiadać się z mądrością i taktem oraz objaśniać pewne sprawy w sposób jasny i zrozumiały. Tylko tyle trzeba, aby spełnić wymagania. Jeśli przynajmniej osiągniecie zrozumienie i rozsądek, to wystarczy. Dzisiaj podstawową rzeczą jest porzucenie zepsutego szatańskiego usposobienia. Musisz odrzucić brzydotę, która się w tobie przejawia. Jeśli jej nie odrzucisz, to jak będziesz mógł zbliżyć się do najwyższego poziomu rozsądku i zrozumienia? Wiele osób, widząc, że czasy się zmieniły, zaczyna zachowywać się bez pokory i cierpliwości. Mogą również nie mieć miłości i przyzwoitości przynależnej świętym. Tacy ludzie są niedorzeczni. Czy jest w nich chociaż cząstka zwykłego człowieczeństwa? Czy mogą złożyć jakieś świadectwo? Nie mają za grosz zrozumienia i rozsądku. Oczywiście niektóre aspekty ludzkiej praktyki, które odbiegają od normy i są błędne, muszą zostać naprawione. Na przykład takie aspekty jak skostniałe życie duchowe w przeszłości lub tępa, idiotyczna powierzchowność i odrętwienie. To wszystko musi się zmienić. Zmiana wyklucza pozwalanie sobie na rozpustę lub pobłażanie ciału i mówienie tego, co się chce. Nie wolno ci niedbale rozmawiać. Mówić i zachowywać się jak normalna ludzka istota, to wyrażać się spójnie. Mówić tak, kiedy myślisz tak, oraz nie, kiedy myślisz nie. Trzeba zachowywać zgodność z faktami i stosownie się wyrażać. Nie oszukiwać, nie kłamać. Trzeba znać granice, do których może dotrzeć zwykła osoba
zmieniając swoje usposobienie. W innym przypadku nie uda ci się wkroczyć w rzeczywistość.